Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wyzwania. Jest to chyba już 84 odcinek, chyba tak. Dosyć sporo, ale okej, damy radę. Słuchajcie, od rana tutaj dzieciaki, ogarnęłam ich trochę w nocy, powysypiały się, są w miarę ogarnięci i mam nadzieję, że szybciutko dojadą te swoje poziomiki, bo zobaczcie, naprawdę dużo im jeszcze brakuje, a oni dzisiaj mają urodziny, także no masakra, mam nadzieję. Dziewczyny też tutaj trochę gonią. Ty biegałaś i tutaj ogarniałaś ogród, ale myślę, że ogród już jest chyba w miarę ogarnięty, to choć weźmiesz sobie prysznic, może nawet skorzystasz sobie z toalety za chwileczkę. I słuchajcie, o, talerzyk widzę, mogę go zabrać. Dzięki. I może coś ugotuję dobrego. No bo tak naprawdę już ma wszystko załatwione. Jogging. Dzieci są, także dzieci robić nie musi. No nie wiem, może spaghetti? O, okej, bo się zająkałam, przepraszam. Chłopaki sobie tutaj gadają przy śniadanku, bo te towarzystwo troszeczkę im tam spadło, także sobie rozmawiają. No i dzieciaki się uczą, także to jest, słuchajcie, teraz najważniejsze, naprawdę muszą mega, mega tutaj dzisiaj dołożyć pracy, także mam nadzieję, że nam się uda, bo jeżeli nie, no to znowu będzie mi bardzo, bardzo smutno, ale do tej pory się udawało, także mam nadzieję, że teraz i też się uda. Słuchajcie, już Wam obiecywałam w poprzednim tygodniu chyba, że pojawi się coś nowego w sobotę, no ale niestety mam ogromny, ogromny problem z tamtym komputerem i z tamtym programem do nagrywania, bo nagrywałam to na innym komputerze i tam jest też inny program właśnie, no i oj, naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że mi się uda to w końcu zrobić, bo jeszcze też później nie miałam czasu. Także mam nadzieję, że znajdę tą chwilkę i tam ogarnę to, bo tam trzeba coś ogarnąć, ale okej. No i słuchajcie, zbliża się grudzień, to jest chyba ostatni odcinek w tym miesiącu, a już kolejne odcinki, czy to właśnie ze 100 dzieci, czy z Miłowa, już pojawią się w grudniu. Także też chciałabym jakąś fajną świąteczną serię, ale nie wiem jaką. Nie wiem, jak to zrobić, czy z czwórki, czy z dwójki, czy może z trójki, chociaż trójka, no ciężko. Ciężko z tą trójką, naprawdę, także chciałabym coś nagrać, ale nie wiem do końca co. Okej, chłopaki dobrze się czują, to może niech przyjdą sobie tutaj na górę wszyscy razem pograć. Graj z chłopakami, o, pograjcie sobie wszyscy. Także zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to. Co to z tego wyjdzie, czy wszyscy idą? Wszyscy, jak zuchy normalnie ruszyli wszyscy razem. No, także no, mam nadzieję, że to się uda po prostu, że wymyślę jakiś świąteczny, wiecie, ala coś Sims Masy, czy coś takiego, no nie wiem jak to do końca wyjaśnić. Proszę bardzo. Ciach. I jeszcze ty, tak? Proszę bardzo. Aha, ty idziesz tam odnieść tą zabaweczkę, ale okej, rozumiem. Dobra, Boże, jak oni się dobrze czują, jestem w szoku normalnie, no ale dobra. Miejmy nadzieję, że nie wykraczę tego. Okej. Jedzonko robimy, bo tam nie wiem, co tam jest w lodówce, już nawet nie sprawdzałam ostatnio. Także spoko. No, także jeżeli macie jakiś pomysł na Sims Masy, to z chęcią posłucham waszych propozycji, co byście chcieli zobaczyć. No bo jednak fajnie, ja kocham święta, uwielbiam ten czas przedświąteczny. Tak, i świat przed świętami też, także no naprawdę chciałabym to też zaznaczyć w Simsach, ale zobaczymy, może... Powiem wam szczerze, no co do, wiecie, gry jako działania i nagrywania gry, no to oczywiście wybrałabym dwójkę, ale w tej dwójce nie wiem, czy tam jest tyle możliwości ciekawych, ile w czwórce, także no niestety to się tak... Ach, takich świątecznych, wiecie, o czym mówię. I słuchajcie, w ogóle zauważyłam, że przed chwilą, jak wchodziłam w grę, jest promocja, bo jest dzisiaj chyba... 27, jak ja to nagrywam.
Także słuchajcie, weszła promocja, minus 55% na dodatki i minus 33% na pakiety rozgrywki. Także serdecznie polecam na taki, wiecie, Black Friday zakupić sobie Simsy. Ja na pewno zakupię dodatek, ale chyba nie zostanę gwiazdą, bo wiadomo, że uniwersytet, ten The Sims Uniwersytet nie jest objęty promocją, bo to dopiero wyszło. No a mi brakuje tak naprawdę tylko Wyspiarskie Życie i Te Zostań Gwiazdą, ale Te Zostań Gwiazdą nie podoba mi się. Mnie to nie interesuje, powiem wam szczerze, za bardzo. Także chyba to odpada. Wiecie, ja to zabiorę. Chyba się zresetujesz. No może i nie. Chodź, możesz sobie coś tu namalować. Proszę bardzo, klasyczny obraz duży. Chłopaki, ja muszę was tu pilnować, bo to jest ważne. Okej, no także możecie się spodziewać u mnie czegoś nowego, jakiegoś nowego dodatku, bądź może nawet pokuszę się o i akcesoria, i dodatek, chociaż powiem wam szczerze, że to nie jest warte ceny, naprawdę. Te dodatki jakoś nie przemawiają do mnie, nie są fajne. Według mnie, no dobra, to Wyspiarskie Życie może po prostu kupię, bo chyba najbardziej do mnie przemawia. I może te pakiet rozgrywki, ja nie wiem jak on się nazywał, ale też był fajny. Aha, dżungla, coś tam w dżungli, to też ewentualnie mogłabym chcieć. Okej, dobra, wróćmy tutaj, co się dzieje. Zobaczmy, jest ostatni dzień wiosny, ciepło, opady, także już niedługo. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Czemu jest ktoś tu taki rozgniewany? Później może przyjdziecie się bawić lalkami z Darią, proszę. A chłopaki tutaj niech się uczą, bo to naprawdę ważne. Mam nadzieję, że zdobędą. Zdobędziesz? Zdobędziesz chyba. No, to super. To już odłóż te klocki od... Badaj kształty i badaj kształty później jeszcze raz. Tak, dobrze? Dobrze, kliknęłam. Ty, mój drogi. O, Maciuch, no, ty już masz wszystko zdobyte tutaj? To tylko wyobraźnia ci została. Jejku, nie zauważyłam. No to ekstra, to twój brat musi tutaj nadrobić. Także proszę, baw się jeszcze tutaj leleczką jakąś. Pokaż się. Poczekajcie, tu muszę troszkę, wiecie, tak na pauzie. No, jak jest 8 simów, no to naprawdę ciężko jest ogarnąć. Chłopaki, wow, no też mega się czują. Ty mógłbyś w sumie wstać i iść tutaj sobie korzystać troszkę z... pokorzystać z łazienki i prysznic i siusiu i bardziej bym była skłonna, żebyś grał sobie w szachy. No niestety jesteś takim naszym rodzynkiem pojedynczym, bo do tej pory reszta jest bliźniakami. Także nasz Borysek jako jedyny. Słodziak, fajny jest. Tak jak wszystkie nasze dzieciaki. Okej, pilnuję chłopaków, bo to jest w tej chwili najważniejsze dla mnie, jest priorytetem, żeby oni tutaj. No a ty co? Przerwij te już, bo ty masz piąte poziomy. No. Także wyobraźnia tylko ci została. A ty masz na czwartym tą wyobraźnię? Masz, okej. No i co? Tutaj chyba już powinno się pokazać, ale. No hej, przecież pokazało się, że piąty poziom. Poruszania się. Aha, to on zdobył. No ojejku, to tobie jeszcze jeden dosłownie procencik brakuje. Spokojnie, damy radę. Skorzystaj. Mamy 14. Wiecie, że ja potrafię przeciągnąć do kolejnego dnia, także może nam się uda. Okej, namalować obraz jeszcze nie. Dziewczyny, czy wszystko okej? Okay? Bawicie się we dwie? Nie, jedna się bawi, a druga tam się bawi. No dobra, ojku, chyba dotknęłam mikrofonu, przepraszam, jeżeli tak, jeżeli był jakiś trzask. Dobra, teraz słuchajcie, naprawdę, pilnujemy chłopaków, bo jest mi mega ciężko, kurczę. Nie wiedziałam, że tak ciężko będzie czwarty poziom ekstra. Dobra, weź, wbij ten jeden procencik tego nieszczęsnego. No wiem, właśnie wiem, o, poruszania się. Skorzystaj z tej toalety, żebyśmy się tu zaraz nie posiusiał. Jesteś głodny. Och, niedobrze. Może ci coś wyjmę do jedzenia. O, namalowałaś obraz, także go sprzedamy. O, wow, 3000, no gratulacje. Gratuluję, mega. Mega się cieszę, że taka zdolna jesteś. Otwórz. No i jedziemy tutaj do chłopaków. Może te naleśniki, bo tam chyba mało zostało.
5 porcji. Aha. No dobra, to naleśnika sobie weźmiesz. Szybciutko, proszę. Czy ty jesteś głodny? O, arcydzieło, no okej. Dopiero teraz się pojawiło. Ojoj, 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 jakie ściny. Wolałabym, żeby się nie ścinało, ale dobra. Czy ty też jesteś głodny? Ojoj, też. Ojoj, też. No to proszę skorzystać z toalety i wziąć sobie porcję. Odłożyć już tego misiaczka. Dziewczynki. Aha, ty nie robisz nic. Możesz sobie na razie skorzystać. Boże, jak te nocniczki wyglądają w ogóle. Ach, no tak, jest sobota, więc sprzątaczka nie przyjdzie. To mnie trochę denerwuje, wiecie, że w sobotę, w niedzielę sprzątaczka nie przychodzi. Słabe to jest. No ale może i dobrze. Bo lokaj w sumie jest 7 dni w tygodniu, także no. No cóż, dobra, Amelia, nie teraz. Ty sobie tam maluj, żeby nie potrzebować to był zajmować. Chłopaki grają sobie dobrze. Ty sobie też grasz to dobrze. Dobra, i chłopaki muszą teraz zjeść i się załatwić, bo to jest ważne. Może jeszcze chwilę się pomęczą, a jak nie, to zdrzemną się na troszkę i ich obudzę jeszcze, wiecie. I oczywiście urodziny będą w nocy, jak to zwykle bywa. U nas także. Okej, siusiej sobie, siusiej. O, 7 poziom, super. Gratuluję, chłopaki, dobrze wam idzie. Chłopaków też już by się przydało, kurczę, troszkę wyprowadzić. Ale dobra. Kurczę, ja chyba za szybko poleciałam z tymi dziećmi. Mogłam troszkę czekać, wiecie, zanim aż oni podrosną i jedni i drudzy. Bo teraz jest naprawdę mega ciężko ze wszystkimi dziećmi prawie w tym samym wieku. No już chłopaki wiadomo, że są starsi, ale teraz będzie znowu czwórka takich dzieciaczków. Wziąłeś sobie porcję czy nie? No, weź sobie porcyjkę, jedzonka. Okej, okay. A ja resztę chowam. Idź sobie usiądź, a ja resztę naleśniczków wrzucę tutaj, o, do lodówki naszej. O, spaghetti stoi. To może je też schowam. O, udało mi się wcelować. Aha, jeszcze chciałam zobaczyć, jak tam nasza. Czy potrzebuje. O, już wszystkie urosły nam. Super. Potrzebujemy rybek trochę, wiecie, żeby nawieść te nowe rośliny, bo one nie są przecież w ogóle nawiezione. Bo to są nowe rośliny, tak jakby. Okej, okay, nasz tu koleżka przestaje jeść. Może słuchajcie, ja go wyślę na drzemkę i później go jeszcze obudzę. Tak wiecie, no już tak naprawdę w nocy. Ale no cóż, no cóż. Wiecie, prawa dżungli. Tutaj musimy po prostu robić wszystko, żeby wbić te piąte poziomy. Przynajmniej no ja tak sobie ubzdurałam i koniec. Okej, okay, szamaj, szamaj, bo też cię położę, bo widzę, że jesteś już zmęczony. Przysypiesz nad tym jedzonkiem. Dobra, dziewczynki. Dobra, na razie się w miarę spoko czujecie. Tutaj widzę jakieś siusiu. Potrzebę siusiu. I możesz przyjść sobie jeszcze tutaj chwilę poukładać. Ja tutaj chłopakami się chwilę zajmę. O, znowu arcydzieło. No super, ale masz dzisiaj dzień. Słuchaj, 2000. No ekstra. Naprawdę super ci idzie. Jesteś chora. Ojoj, no już ci daję lekarstwo. Poczekaj. Już, już, już. Proszę bardzo, wypij sobie lekarstewko. Proszę. Będziesz się lepiej troszkę czuła. No super. Cieszę się. Dobra, no to co maluj? Maluj jeszcze, bo widzę, że dobrze się czujesz, także nie trzeba nic tutaj. Okej, zjedzone, także zapraszam do spania i później was, chłopaczki, troszkę obudzę. Obudzę. No, odłóż talerzyk, ja go wrzucę do śmietniczka. I kochani, no nie jest jeszcze wieczór, ale wiecie co? Ja po prostu poczekam, aż chłopaki się wyśpią i wrócę do was pewnie w nocy. Bo trzeba będzie im zrobić urodzinki, także nie chcę was tutaj zanudzać, no bo tu nic ciekawego się nie będzie działo. No, najważniejsze są naprawdę chłopaki teraz, także wracam do was za sekundkę. Okej, jestem. Słuchajcie, jest niedziela trzecia w nocy oczywiście, a my robimy urodzinki. No, także już pokazuję chłopaki tutaj, proszę bardzo. Piąteczka, 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 wszystko na piątkę, także su. Per. Chodź, ty pomożesz tutaj chłopakom zdmuchnąć świeczki i tutaj chłopaki też całkiem nieźle sobie poradzili, bo zobaczcie. Już wam. O, praca domowa nie zaczęta, będą musieli odrobić, bo jest niedziela, także zobaczcie, odpowiedzialność jest na maksa. Tutaj też już pracujemy nad tym. Ale pokażcie tutaj, proszę, szósteczki i tak dalej, tylko zostało.
wbić te poziomy. Tutaj jest szósty, tutaj siódmy, także będziemy wbijać dzisiaj te, wiecie, te motoryczne. O, super. Okej, tutaj dodamy kolejne szyczki urodzinowe. Super, Czesław, tak? Czarek pierwszy, okej. Czesio jest tutaj. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Taki w miarę mają ciemną karnację. Ciekawe, jak będą starsi. Okej, losujemy aspirację. Uwaga, uwaga, zamykam oczy, macham myszką. Stop. Okej, jeszcze raz. Uwaga, uwaga, stop. Motoryczne, okej. I teraz cecha, raz, dwa, trzy. Głupek, okej. No i widzicie, ta ciemna karnacja aż tak źle nie wygląda. Aha, no i jeszcze jedna taka sprawa, już wam pokazuję. Pomóż zmuchnąć świeczki dla Czesia. Proszę. Zobaczcie, udało jej się namalować jeszcze jedno arcydzieło i spełniła jej się ta aspiracja, także zaraz sobie wybierzemy kolejną jakąś, dzięki której więcej, o, oczywiście podarki, wiem. Jeszcze dołóż tutaj świeczuszki, bo na pewno użyjemy ten tort jeszcze raz. Myślę, że może przy chłopakach już niedługo. No i później możesz sobie coś, zaraz zajrzę do lodówki i zobaczę, co tutaj ciekawego jest. No, wiem, że mu przerwałam troszeczkę, ale mało rzeczy, także może tą jajecznicę jeszcze ugotujesz. Okej, tak szybciutko jeszcze w międzyczasie tych urodzinek tutaj. O, proszę tą jajecznicę i patrzymy, jak będzie wyglądał Czesio. Jaką będzie miał aspirację? Uwaga, uwaga, stop. Kreatywność, okej. Raz, dwa, trzy. Uwielbia naturę, super. Fajne cechy, fajna aspiracja. Cieszę się, będzie dużo prezentów. Okej. O matko, ile prezentów. O ludzie, chyba wszyscy. Okej, torcik chowam w takim razie. I teraz tak, chłopaki, jak wy się czujecie? Wydaje mi się, że chyba spoko, także zapraszam was na górę, bo teraz będziecie tutaj chyba większość czasu spędzali. Także proszę, tu jest łazieneczka jedna, skorzystaj. I może, słuchajcie, na tych skrzypcach, no dobra, trudno, u dziewczyn trochę pograją, trudno. Te w miarę spoko, ale możesz też się załatwić tutaj na przykład i przyjdziecie tutaj, będziecie piłować u dziewczynek w pokoju na skrzypcach, żeby wam rosły umiejętności. Teraz ja tutaj spojrzę, aha, chłopaki w miarę spoko, to towarzystwo oczywiście. Tutaj ktoś chce siku i spać i wszystko. Dobra, jeszcze dam mu chwilę, niech się wyśpi. Dziewczynki. Ojoj, dziewczynki, musicie chyba wstać, skorzystać sobie. O, naleśniki się zepsuły, ale to już chyba była tylko jedna porcja. Ojejku, nie ucz, tylko sama sobie korzystaj. Ty tak, korzystaj, to uwaga, dobra, to zaraz mama wam tutaj się zajmie wami. Naleśniki się zepsuły, także do sprzątnięcia. I tak, fajnie, już dobrze, cieszę się, że już są starsi. W miarę już, wiecie, tak będą dłużej mogli sami się sobą zająć, nie trzeba będzie tej uwagi non-stop. Wiecie, fajnie. Dziewczynki, siusiu, dobrze. I może mama zaraz jeszcze przyjdzie z wami, pogada troszeczkę, może szybko sobie zje. Ja tą jajeczniczkę schowam. Okej. I dziewczynki, jak tam? Siusiacie, no jeszcze sporo czasu siusiacie. Dobra, i mama jak zje, niech tam szybko sobie szama i przyjdzie do dziewczynek, bo też towarzystwo ma słabe, także akurat sobie uzupełnią, wszyscy razem będzie spoko. Okej, idziecie sobie piłować troszkę na tych skrzypeczkach? Idziecie, dobrze, bo te motoryczne trochę powoli idzie, powiem wam, ale już trudno, już chłopaki mają bite, także nie będę im przeszkadzać. Dobra, już możesz zostawić to, bo dziewczyny już chyba się tam powysikiwały, tak mi się wydaje. No już kończą, także ojku, te łóżeczka się strasznie przestawiają. O nie, wsadziło się jej do wyposażenia? Ojoj, nie, nie chciałam tak. O, to ma stać tu. Okej, także chodź szybciutko, już zostaw to jedzonko i proszę, zapraszam ciebie tutaj do rozmowy z naszymi dziewczynkami. Mhm, poczekaj, to może jedna niech sobie pogada na razie albo pobawi się chwilkę. A druga pogada z mamusią, a później na zmianę. Idziesz tutaj czy nie, Ada? Idziesz, dobrze. To chodź tutaj, teraz córeczka z tobą porozmawia, obejmie cię czule, porobi zabawne miny, opowie dowcip, jak tam u dziewczyn. Czwarty poziom komunikacji, to w miarę spoko, już się dogada. Okej, pogadaj jeszcze o zabawkach. O, coś tam się nie spodobało.
I może jeszcze raz tam obejmij, można tak czy nie? Obejmij i kładź się spać. Ok, a teraz proszę bardzo, Daria. Ok, Daria, przerwij to i chodź tutaj z mamusią teraz. Rób zabawne miny, ty, który masz komunikacji drugi. O, no to troszkę niższy niż siostra. Obejmij czule. I dziewczyny mamy z... O, zaczęło się lato, super. Chłopaki wstają? Wstają. Wiecie co, chodźcie może tutaj coś, nie wiem, pograjcie może w kosza. Rzucaj do kosza. Nie wiem, chciałam, żeby razem to robili. Czy brat wstaje twój? Powinien już wstać. Fajnie by było, żebyście pogadali i to towarzystwo. Troszkę sobie... Kurczę, ale same takie złośliwe rzeczy. Małe takie złośliwe. Kurczę, ja nie wiem, czy ja za cicho nie mówię. Bo ostatnio jakoś tak troszkę cicho mówię. Nie wiem dlaczego mi się tak wydaje. Albo tak jest. Nie wiem. Okej. Okay. Tam sobie pogadajcie, pogadajcie. Wy tutaj przytulaski te sprawy. Jak tam twoje towarzystwo, uwaga twoja. Chyba znacznie lepiej. Także jeszcze tutaj wykonaj tą jedną rzecz, którą masz. Obejmij właśnie i do spania. A ty, moja kochana, bardzo dobrze się czujesz, to możesz tutaj szybciutko wyczyścić te dwa nocniczki, bo tak naprawdę sprzątaczki jeszcze nie ma. Tutaj ja wyrzucę już to. O, wyrzuciło się, myślałam, że się nie trafi, a ja zobaczę jeszcze, jak to wygląda. O, właśnie ogród nasz. Także trzeba będzie tutaj troszkę ogarnąć i posprzedawać to, co jest. I może jeszcze podlać chyba trzeba, czy nie? Podlej teren, no. Także zajmiesz się troszkę ogrodem dzisiaj. Chłopaki sobie rozmawiają to bardzo dobrze. Ojejku, tu wstałeś, zrobisz lekcję i jesteś bardzo, bardzo głodny. To chodź, chodź, chodź. Chodź, zaraz dokończysz tę lekcję. Skorzystaj sobie, weź sobie porcję jakiegoś jedzonka. A później wrócisz do lekcji, bo troszkę, kurczę, troszkę jednak... Jesteś już zmęczony, także proszę. A później sobie odrobisz lekcję i będziesz robił ten swój projekt, bo mu kupiłam i tutaj postawiłam sobie robi. Okej, chłopaki, wy też możecie sobie odrobić lekcje, bo nie macie ich odrobionych, także zapraszam do odrabiania. W sumie oni też, bo oni w poniedziałek chyba idą do szkoły. Także dobra, niech sobie jeszcze chwilę tutaj ćwiczą, albo może nie. Może też odrobią lekcję. Proszę bardzo, jeden. I drugi również. Proszę bardzo, a później też zajdą coś sobie zjeść. O, proszę bardzo. Weź jakieś tam resztki. Ty też, ale to za chwilę. Tylko nie wiem, gdzie twój brat poszedł z tymi lekcjami. Też weź sobie resztki, pokaż, gdzie on idzie. Tutaj na dół. No dobra, okej. Okej. Ty idziesz do ogrodu się zająć troszkę. Dobrze. Chłopaki odrabiają lekcje, dobrze, cieszę się. I może przyjdą te motoryczne, kurcze, jak to rozwijać? Basen, tu. Przy komputerze może nie, ale przyjdziecie tutaj się bawić troszkę. To im się będzie chyba przerywać, będę musiała im cały czas klikać, żeby powtarzali to. Ktoś tu, ojoj, jaki głodniaczek idzie. Jedz sobie, jedz. Chłopaki odrabiają lekcje, super. Ty też odrabiasz? Też, dobrze, bardzo się cieszę. Odrabiajcie sobie wszyscy. Kurczę, mamy 8 godzinę, więc a mało czasu. Także chyba do wieczora samego nie dogramy, ale wiecie. Ale zawsze coś tam... Okej, okay. Odrobione lekcyjki, super. Idziecie sobie teraz pobawić się, tak? Super, odrobione, bardzo się cieszę. Ty, mój kolego, kończysz? No już, słuchajcie, z takimi starszymi dziećmi to jest zupełnie inna gadka, naprawdę już co innego. Można ich chwilę czymś zająć. Dziewczyny wysypiają się? Wysypiają, to bardzo dobrze. Także kochani, jeżeli ktoś dotarł do tamtego lub tego momentu, naprawdę proszę was, żebyście napisali mi z tymi Sims Masami, czy mam zrobić je w dwójce, czy w czwórce. I może jakiś pomysł, jak ma to wyglądać, bo chyba mniej więcej wiem, jak to ma wyglądać, ale jeszcze chciałabym zobaczyć, czy wy w ogóle tego oczekujecie. Ojej, Boże, przez drzewo.
Także bardzo byłabym ciekawa Waszej opinii. Jestem ciekawa Waszej opinii, jakby to miało być. Chłopaki, no musicie wbijać te motoryczne. Fajnie, że te kryształki tu zostają i poziomy, a oni sobie chodzą, śmiesznie to wygląda, ale to są Simsy. Okej, okay, najedzony, zadowolony, szczęśliwy, proszę bardzo. Odrobione lekcje już? Chyba odrobiłeś, tak? Możesz jeszcze uzyskać dodatkowe zaliczenie, także jak najbardziej. Proszę, ty sobie jesz, ty chyba nie, bo ty się zblokowałeś tutaj przez brata. Tak myślałam, także jeszcze raz ci kliknę. Hej, a co jest, nie możesz wziąć żadnych resztek? Dlaczego? No przecież możesz. 3 dni, 2 dni, 6 dni. To może te spaghetti, proszę, porcje. Ja ten talerzyk wyrzucę, jak tu jest. Słuchajcie, ale ta kasa tutaj leci naprawdę super. Jednak te smocze owoce to jest full, full kasy. No dobra, mieliśmy wybrać aspirację dla Ady, nową. Rodzinę chyba nie, bo tutaj kurczę, tam trzeba jakieś zawsze, wiecie, dalsze wykonać, czyli wnuczęta, coś tam, a my tego nie będziemy robić. Sportowe. Sportowe może nie, kredyt to nie, rodzina może też na razie nie. Jedzenie to też tam trzeba. Fortuna, a zobaczmy tą fortunę, czy się. O, spełni się, super! A pani na włościach też się spełni? O, pani na włościach jeszcze trochę. 350, kurczę. No, pani na włościach, dobra. Także super, ukończyło się samo. Wiedza, lokalizacja, miłość to chyba nie. To moglibyśmy nieulecialną romantyczkę, ale wiecie, to znowu trzeba było tyle chłopaków posiadać. To może tak jak kiedyś mi podpowiedzieliście, może po prostu będziemy sobie pisać jakieś teraz książki. To by było, myślę, spoko. Okej, to tam sobie ten podlewaj i skorzystaj z toalety. Ty posprzątałeś, super. Troszkę oni są zmęczeni już, także ja bym ich położyła na taką szybciutką drzemkę. Proszę bardzo, ciebie też. Niech się zdrzemną, chociaż troszeczkę, bo jest w sumie ranek, także jeszcze dużo, dużo czasu zostało. Wy się bawicie tutaj nadal? Bawicie się, super, ale jesteście głodni troszkę. I siusiu, także no dobra, ty już przystałeś, to idź skorzystaj z toaletki sobie. Skorzystaj z toaletki i weźmiesz sobie jakąś porcję jedzonka, proszę. Ty? A ty? To chyba też. No to chodź tutaj, chodź, podejdź. Ty skorzystasz sobie z toaletki tutaj i też weźmiesz coś do jedzonka. Mam nadzieję, że się nie zblokują. Okej, kochani, powiem Wam szczerze, że to już by chyba było na tyle, bo odcinek trwa wystarczająco długo. Wydaje mi się, że już chyba 30 minut jest. Także ja tą niedzielkę sobie dogram spokojnie, powolutku do końca, bo tu już wiecie, tak naprawdę chłopaki powoli kładą się spać, no bo już są troszkę zmęczeni. Mam nadzieję, że później jeszcze wstaną sobie i troszeczkę. O, skończył projekt szkolny, super, akurat na koniec, ekstra. Także robię lekcję, schowam ten projekt do ciebie, schowam. Hej, nie mogę trafić, to tu schowam. O. Także no cóż, no chłopaki będą się tu uczyć, troszkę drzemać, troszkę uczyć, także tak to będzie wyglądać. To nasza już niedziela, pada deszcz, ponuro, także, ale zaczęło się lato, może już będzie troszkę kolorowo. U nas zaczyna się zaraz 1 grudnia, a tutaj zaczęło się pierwszy dzień lata, także trochę inaczej, ale to nic, jakoś tam damy radę, dlatego wiecie, tą serię taką świąteczną, takie Simsmasy chciałabym zrobić. Także, kochani, kończę już, nie przedłużam, bo zawsze się rozgadam na sam koniec. Okej, dobra, w takim razie kończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, wysyłam Wam gorące buziaki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaczki, pa, pa.